Siema, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj lecimy na rower. Pogoda taka kapryśna. Tutaj mamy rower. Diamencik, kupiłem go z 5-6 lat temu. Daję radę, przerzutki tylko mu troszeczkę trzeba wyregulować. Jutro zawijka do pracy, do Bergen, na rafinerię, Kolsnes. Tam będziemy szponcić, a dzisiaj mam nadzieję, że jakieś fajne spoty tutaj. Oslo, Lorenzkug i okolice. Także zapraszam. Fajne w rowerach jest to, że nie płacimy bramek. Motory też nie płacą bramek, ale na rowerze mamy aktywność fizyczną, więc jest to najlepsza forma, ale nie zawsze najszybsza. Lecimy. Umiem jeździć bez rąk już od wielu lat. Mamy tutaj norweską jesień. Już zapukała do nas. A tutaj muszę się zatrzymać, żeby wam pokazać, jak społeczność bodajże pakistańska gra krykieta. Na pewno Pakistańczycy, bo to u nich jest sport narodowy. Tak mi się wydaje. Taki baseball trochę, prawda? I jedziemy dalej. Zanim idziemy w lepsze rejony tej trasy, to musimy przejechać przez taką część Oslo przemysłową. Znajduje się tutaj bardzo dużo sklepów budowlanych, magazynów i tym podobnych. A nasza trasa dzisiaj to około 30 km. Jadę z moim koleżką, którego widzieliście wcześniej, jak przemknął na rowerze, ale on na kamerce nie chce w obiektywie się pokazywać. Prawie już tutaj wyjechaliśmy z dzielnicy przemysłowej. Jesteśmy pod Lorenzkug. Także pozdrawiam, jedziemy dalej. Pierwsze poty się pojawiły. Nogi trzeba przepalać. Dojechaliśmy do Lorenzkug bez większego zmęczenia z Alnabru. Widzicie tam ten budynek, taki podłużny, spod lasu, co tak schodzi w dół. Jest to hala, która nazywa się Śnieg na polskie. I można tam cały rok zjeżdżać na nartach lub snowboardzie, lub na czym chcecie. Lorenzkug, bardzo fajna. Chyba to jest mieścina już. Tak mi się wydaje, bo to nie jest już dzielnica Oslo. Jak wiecie, to poprawcie. Wydaje mi się, że to jest już jako miasteczko. Bardzo spokojne. Przez ostatnich parę lat intensywnie się rozwijało i się rozwija. Tak aż w stronę Lillestrøm. Jakby wam to określić. Lillestrøm jest naprawdę drogo na Lorenzkug. Wydaje mi się, że tanio też. O, nie jest. Jedziemy dalej. Ostatnio było tutaj zalane. Teraz mam nadzieję, że będzie przejazd i uda nam się zrobić całą trasę. I tutaj, moi mili, kończy się teren zabudowany i od tego momentu zaraz będzie coraz więcej natury i fajnych rzeczy. Także przygotujcie się. Patrzcie jeszcze na fajne domy. Kurde belek, zaraz to mi wyjedzie i wie. Potrąci. Domy. O, tamten fajny blok. Opo, bez rączek. A tak naprawdę zdradzę wam, że ja jadę tędy pierwszy raz, ponieważ mój kolega zabrał mnie na tą wyprawę ostatnio, ale ze względu na bardzo duże opady tutaj, gdzie teraz jesteśmy, było pełno wody. Tutaj wylała nie rzeka, tylko jezioro, które przejeżdżamy, koło którego teraz przejeżdżamy tutaj, pod słońce oczywiście. I nie było można przejechać,
tam na Lawrence Cook przy tamtej stacji benzynowej też rondo zalało całe, więc musieliśmy się cofnąć, więc dopiero dzisiaj zeksploruję to razem z wami pierwszy raz. Muszę przyznać, że bardzo fajnie pomyślał ktoś nad rozwiązaniem z tymi kłodkami, żeby zrobić tutaj przejazd, bo są skały i gdzie niegdzie nie ma jak przejechać, więc ktoś wymyślił kładki i możemy teraz cieszyć się tym pięknym miejscem. Fajnie mają ludzie tutaj, którzy mają domy zaraz przy tym zbiorniku wodnym. Cyk, cyk, cyk. O, tego to się nie spodziewałem. No, jest elegancja. Tutaj jeszcze sobie ktoś dorobił dojście z domu prywatnego. Wow, mega. A takich miejsc jak to w Oslo i okolicy jest bardzo dużo, bardzo naprawdę. Tylko trzeba mieć czas, żeby to nagrywać, jeździć, szukać. A ja jak przyjeżdżam z pracy, to oczywiście idę do pracy, więc sporadycznie te filmy produkuję, ale będę starał się produkować coraz więcej. Zorganizować swój czas będę chciał tak, żeby to miało lepsze efekty. Kończę, bo pod górę. Masakra. Masakra. To jak sobie ludzie porobili te dojścia z domów, jest prawdziwym mistrzostwem świata. I przemierzamy kładkę, która tutaj ziomek się śmieje z tego jak nagrywam, która dzieli to jezioro Bajoro na pół i daje nam inną perspektywę, żeby podziwiać to wszystko. I podoba mi się tu bardzo. Jedziemy dalej. Aminokwasy, bo trzeba się jakoś nawadniać. Fajny widok przed no taką trasą, która teraz będzie najbardziej wymagająca, bo będą największe górki. Ja wam chciałem pokazać, jak ludzie sobie piknikują fajnie. Można przyjść z dzieciakami, pokarmić kaczki i zjeść sobie lunch. Widać, że jeszcze niepokoszone. W Polsce wydaje mi się, że żniwa już minęły, ale ręki sobie nie dam uciąć. Minęliśmy już wcześniej jedną stadninę, tam widać jakaś kolejna. I tak sobie ludzie żyją. A my finalnie kierujemy się do tego lasu, który jest przed nami. I jak już wjedziemy z Sebastian, to już do końca będziemy lasem. Aż wyjedziemy na naszym osiedlu. Cyk. Dobrze, że ja umiem jeździć bez rąk, bo tak bym nie dał rady nagrywać. Chciałem napomknąć, że dzisiaj jest niedziela i chciałem wam przy okazji pokazać. O nie, zaraz się wywalę. Nie przejadę przez to. Albo... A, dobra, dobra, dobra. Chciałem wam pokazać, jak dużo osób spędza aktywnie czas z dziećmi na spacerach, na placach zabaw. O, Cycle Park, park rowerowy. Fajna atrakcja, zaraz wam pokażę. Co, nie wjedziemy? Wjedziemy. O, tu są chopki. O, zaraz tutaj. Zaraz powiem Sebastianowi, żeby nagrał mnie. Nagrasz mnie? Fajna sprawa, ale... Jest bardzo stromo i można wyskoczyć. Więc albo delikatnie, albo trzeba umieć, żeby poskakać sobie. Ale jedziemy dalej. A ten park jest dużo większy. My tylko byliśmy na piątce. A macie... Zobaczcie, się tutaj w lesie kawałek trasy, więc... Fajna rzecz. Super rzecz. Kolejną atrakcją będzie siłownia. Taka nietypowa. O, co tu mamy?
Możemy pograć w siatkę. O kurde. Aha, super, super. Łazienki. Mega. I siłownia. 100% za darmo. Jak pada, to nie na głowę na pewno. Maszyny, nówki, funkiel. Nie funkcjonuje to. Nie funkcjonuje? Pewnie funkcjonuje. Tak mi się wydaje, że cały rok, tylko zimę pewnie nie chce się ludziom. Tutaj plac do takiego bardziej strict workoutu. Tam się uczą ludzie, fajnie. Zobaczcie, co tutaj jest. Tor gokartowy. Mega. No, tego się nie spodziewałem. Kolejne maszyny do wyciskania. Nietypowe. A ja będę robił test podciągania i stania na rękach. Będzie 5, co? Ulan jest 2003. Siła! Stwierdzam, że wracam do treningu, bo są, no są kurcze predyspozycje. Co tutaj mamy jeszcze? Do wyciskania na klatkę. Tam, nie wiem, do przysiadów. Tam na bareczki. Także jest, no, potencjał mega. Kolega zapomniał plecaka. A ja w ten czas, co on się będzie cofał, sprawdzę, czy są grzyby. Norwegowie, Norwedzy. Ja nie wiem, która forma tak naprawdę jest poprawna, czy obie, czy jedna z tych. Oni nie zbierają grzybów, nie zajmują się zbieractwem. Aczkolwiek nasi zbierają. Moja mama ostatnio, co wyjdzie na spacer do lasu, to przynosi grzyby, suszy. Ostatnio zrobiłam mega zupę. Z tego, co tak się rozglądam, nie ma tutaj. Chcę wam pokazać bardzo fajną posiadłość. Za tym domem pasą się krowy. I to jest życie. To jest piękne życie. A tutaj pani sobie ćwiczy, ciągnąc oponę na spacerze. Nietypowe, ale na pewno skuteczne. Jeżeli nie macie pomysłu, to możecie też tak robić. Chociaż w Polsce mogliby was wyśmiać, albo ludzie mogliby się patrzeć. Tutaj raczej jest to mało prawdopodobne. Bardziej jakiś props wpadnie. Chociaż nie chcę też tak mówić, że tak jest w Polsce, ale na pewno kiedyś tak było. Wiele lat temu, że jak biegałeś, to się wszyscy tak patrzyli i myśleli, że jesteś dziwakiem. Może to się już zmienia. Zauważyłem, że wzdłuż tego lasu mieszkają ludzie i jest to dla mnie swego rodzaju fascynujące, bo ja lubię właśnie takie klimaty i ja widziałbym swój dom, swoje rancho właśnie tak gdzieś pod lasem. Piękne zielone łąki, las, rzeka, stado koni i tam mój bujany fotel na ganku i te sprawy. Moi mili, zobaczcie, jakim klimatycznym szlakiem jedziemy. Tu się ktoś buduje, więc pewnie za jakiś czas nie będzie można już tędy jeździć. Jeszcze raz zrzutka na dolinę i jedziemy dalej. Cyk, cyk, w prawo. My tutaj w prawicę. Dostać się musimy na
tamtą stronę, bo będziemy wjeżdżać do tamtego lasu. To już jest konkretny las, a nie lasanek. Tutaj w lewo, dobra. Uwaga, samochody jeżdżą, żeby nas nie potrącili. O, jedzie pan, dobra. I teraz zakręcamy. Moi mili, tu jest bardzo duża stadnina koni, tam jest ich 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj mamy 6. O, mega. Ja się tak jaram tym miejscem, nie potrafię tego opisać słowami, ale no nie wiedziałem, że w okolicy mojego domu jest coś tak pięknego. Konie kolejne. Ja pierdziu. No, coś niesamowitego. Uhu. Konkretna stadnina. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj kolejne 8 koni. Ale się zgrzałem. Podejrzewam, że możecie kupić konia i go tutaj dać do utrzymania. W prawo? Ja w prawo. Dobra. Tak. Super, super. Jakbym tutaj mieszkał. Taki domek. Stajnia. Las obok. Niedaleko zbiorniki wodne, żeby się pokąpać, popluskać w lato. Tutaj chyba jest ujeżdżalnia, z tego co widzę, z rozmachem. I jak byłem ostatnio w Polsce, jak oglądaliście, to byłem na jazdach konnych, bo chcę tak amatorsko się nauczyć. Tutaj widzę, pani jeździ, ujeżdża w tej hali. Kolejnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 koni. To jest raj dla mnie. Kto wie, dlaczego on ma tak taki worek na głowie, to niech mi, proszę, napisze. Wow. Jaram się, jaram się, jaram. I tam kolejne 4 cudowne zwierzęta. Skończyły się żarty. Skończyły się. Konkretne podjazdy pod górę. Jesteśmy już w lesie. Nie mogę. Nogi mi się palą. A to jest dopiero początek. Takie są konsekwencje ponownego zalania swojej formy. 80 kg prawie ważę. Z rekordowego ostatniego 73-74 na wiosnę, co było. A górki wymagające. Trasa jest tak wymagająca, że do tej pory nie było czasu nawet podelektować się tym, co jest wokół. Ale jak jest pod górkę, to zawsze będzie też z górki, tak jak teraz, najprzyjemniejsza część takiej wycieczki. Chociaż jak jest tak mocno pod górę, to jest mega satysfakcja z wykonanej pracy. Juhu! Zobaczcie, jak popierdziela. I no i chciałem powiedzieć, że w życiu też jest tak samo. Pod górkę i z górki. I chciałem wam powiedzieć, żebyście nie wybierali sobie dróg na skróty, tylko żebyście też wybierali cięższą drogę, bo to zaowocuje. Ciężka praca i poświęcenie zawsze zaowocuje i będziecie czerpać z tego korzyści. Ja dzisiaj czerpię korzyści zdrowotne. Prozdrowotne. I cykes, proszę, troszeczkę lasu dla was. Pod słońce, cholercia. Tyk, 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 tyk. Jest trochę niebezpiecznie, bo po tych wszystkich powodziach, opadach intensywnych porozwalało drogę wcześniej, bo teraz zjechaliśmy z takiej dużej, dużej góry i było naprawdę trzeba jechać na mocnym hamulcu. Okazało się, że jest jeszcze jakaś aplikacja, gdzie możecie sobie wyznaczać trasy chyba.
Te wszystkie niebieskie szlaki to są szlaki rowerowe. Także jest tego tutaj dużo i wszystko jest praktycznie w lesie, w naturze. Także piękna sprawa. My dojechaliśmy do jeziora i do tamy. Zaraz wam to wszystko pokażę. Tylko zanim jeszcze będziemy pod słońce, to łapcie widok. O, ktoś zjeżdża na rowerze. Dawajcie, pokażemy. Myślałem, że jakiś wariacik, ale delikatnie zjeżdża. Na dodatek mam dla was ciekawostkę. To jezioro to jest zbiornik wody pitnej, więc jest zakaz kąpieli. Ale żeby przyjść i rozbić się nad brzegiem z widokiem, to nikt wam takiego czegoś nie zakaże. Po drugiej stronie mamy drugą część jeziora. Jest duża różnica. Pyk, cyk, przybliżenie. To wszystko jest w okolicy Oslo. Na wyciągnięcie ręki. Jeżeli mieszkacie Oslo, okolice, zapraszam. Wyjdźcie sobie na spacer lub zabierzcie rower i zróbcie tą trasę, ponieważ jest warto, jak widać na filmie. Często na trasach możecie spotkać takie miejsca, które nazywają się Sportstua. Możecie tutaj zjeść jakieś wafle, jakieś picie kupić i generalnie odpocząć. Widać, jak dużo ludzi uczęszcza tutaj na spacery. Ile ludzi jest w ogóle w lesie. Cała chmara rowerów tutaj zaparkowana. My idziemy uzupełnić wodę i jedziemy dalej. Tak na szybko pokażę wam, jak jest w środku. Ok, żeby wam zobrazować ceny, to za takiego wafla trzeba zapłacić, gofra inaczej, trzeba zapłacić 43 korony bez dodatków i 48 koron z dodatkami. Najtańsza rzecz, którą tam zobaczyłem, to był ten taki kokos bole, czyli tam kokos, pianka kokosowa w czekoladzie, 25 koron. Powerade'a sobie kupiłem, 48 koron. Ciasta, które widzieliście, no to po 45 koron za sztukę. Te kawałki nie były jakieś mega duże. Także drogo, biznes kręci się z grubej rury, bo za takiego Powerade'a w sklepie to mordo ze 20 parę koron trzeba zapłacić, co? No. I cyk. Ktoś przyjechał bryczką. Też można dorobić pieniądze na przejażdżkach. Czym bardziej polecam, bo tutaj ludzie dbają o zwierzęta, dbają o swoje konie. I już kiedyś powtarzałem, że konie, jeżeli są zadbane, najedzone i ogólnie zadbane, no to one lubią pracę. Także fajnie. Ale nie bójcie się, woda w Norwegii jest za darmo, jest zdatna do picia. Możecie sobie uzupełnić zapas tutaj w kraniku i jedziecie dalej. Oglądałem ostatnio Maciej Je, jak był w Oslo, i on był bardzo zachwycony, bo właśnie w tych lepszych restauracjach w Oslo wodę serwują za darmo, czego chyba nie robi się u nas w Polsce. Tak samo na lotniskach woda u nas w Polsce jest diabelnie droga. A na innych lotniskach na świecie macie automaty z wodą za darmo. Także to jest ten poziom. Dojechaliśmy na drugie jezioro, które nazywa się Nøkkelvann. Dobrze mówię? A ja tutaj w wymowie norweskiej nie jestem przodujący. Tutaj się rozkładają dopiero, coś się dzieje. Harcerze sprzedają parówki, ciastka i inne rzeczy. Gdzieś i ówdzież macie tutaj wszystko taniej. To jest jezioro niedaleko właśnie miejsca, w którym my mieszkamy. I taka trasa standardowa, którą często robimy wokół tego jeziora, to 8 km plus 5 km od mojego domu. Czyli 18 km
od domu do domu. To była ostatnia wyrypa i to bardzo wymagająca, ale nie tylko ona jedna jest taka wymagająca. Tam widać taka serpentynka do zrobienia za krzakami. Mega. Tutaj byliśmy z Piotrkiem Przywarskim na małym spacerze. Jest to u niego na kanale. Tam później skręciliśmy do takiego lasu na inne ścieżki. Więc nie wiem, czy już u Piotrka ten film się opublikuje, zanim mój będzie. Ale to już jest praktycznie końcówka. A ja zapraszam Was teraz na filmik, na przebitki. A ja zapraszam Was teraz do takiego sklepu Javieristen się nazywa, gdzie można kupić taniej artykuły spożywcze i nie tylko. Na przykład po wypadkowych, bo samochód miał wypadek, paleta się obsunęła i tak dalej, i tak dalej. Tam są różnego typu rzeczy też odzieżowe. Także jest to niedaleko mojego brata. Pokażę Wam to zaraz. Tutaj jeszcze tylko chciałem patrzeć na spot, gdzie gdzieś i ówdzie ludzie się kąpią. Wyszło na to, że nie pociąłem tego materiału tak jak myślałem, że potnę i będzie dużo do odrzutki, zostanie mi z 15 minut. I dorzucę coś właśnie z tego sklepu, o którym wspominałem, a jednak okazało się inaczej jak myślałem, bo spodobało mi się praktycznie 90% wszystkich przebitek, które nagrałem z tej wycieczki i w ten sposób kończę ten materiał. Do sklepu pojedziemy innym razem, bo będzie tych okazji na pewno jeszcze dużo. Teraz na zakończenie i zanim będę jeszcze Was pozdrawiał i życzył Wam wszystkiego dobrego, to chciałem Was serdecznie zaprosić do sprawdzenia kanału mojego znajomego, którego poznałem w Kolumbii. Był tam ze swoim ziomkiem Marcelem, a mój ziomek to Janek, który prowadzi kanał Homowiator. Ostatnio troszeczkę stopuje i aktualnie ma na swoim kanale filmy z Serbii. Myślę, że warto sprawdzić kanał tego otoż gościa, ponieważ głupot nie gada. Moim zdaniem bardzo przyjemnie się go słucha, także wejdźcie, sprawdźcie, może Wam się podoba kanał i zostaniecie z gościem i pomożecie mu rozwijać kanał na YouTubie. Będziecie wspierać kolejnego podróżnika, bo jest zajawka. A tymczasem zostawiam Wam link do kanału Janka u mnie w opisie. Wejdźcie, zobaczcie. A ja tym otóż akcentem będę się z Wami żegnał, ponieważ może widać, może nie. Muszę iść spać, bo od jakiegoś czasu jestem już na rotacji, a tak naprawdę dobiega już ta rotacja końca i codziennie może dużo nie pracuję, ale do tych 12 godzin jakby gdzieś tam trzeba się przebujać i tak dzień w dzień, więc chcę mi się już spać, chcę się do domu. Wam wszystkim życzę bardzo dużo zdrowia i pozytywnej energii i jeszcze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które być może tego nie robią, a regularnie oglądają i mają jakby te lepsze wrażenie na temat mojego kanału, także byłoby miło mieć Was tu bliżej. I tyle. Dzięki wielkie. Widzimy się następnym razem. Pozdro.